Hej ludzie, Mejo z tej strony. Witam w kolejnym odcinku z Rektoratu Dubrownickiego, bo raczej z Królestwa Dubrownika. I tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, czekamy aż ta armia się zrekrutuje i praktycznie możemy wypowiadać wojnę Kastylii. Jego stolica jest w Napolu. Gdzie są moje transportowce? Tu jesteście. Gotcha. Ej, kliknij się. Płyń do stolicy. Ze stolicy zdesantujemy się na dwóch jego prowincjach. Myślę, że to będzie koniec tej wojny. A tą armią po prostu weźmiemy wszystkie jego kolonie. Okej. Mamy też do wyboru misję, która każe nam posiadać 60% naszego dochodu z handlu. Na ten moment mamy 40%. I nie wiem. Jeszcze nigdy nie udało mi się tej misji wykonać. To jest trochę dziwne. Ale bonus, jaki się za to dostaje, jest też całkiem niezły. Establish Ragusan Space Islands. Okej. Okay. Czyli mamy skolonizować albo podbić masakr. Aby uratować chorwacką populację w Istrym. Żadna z tych misji mi się jakoś specjalnie nie podoba. Więc je przerolujmy. Niezłą ilość punktów dostajemy. A, bo dalej żyje nasz Francesco Giuseppe I Herbatnik, o. Polska rozpoczęła wojnę z Teodoro i Trebizondem. Okej. Okay. A, jesteście. Perfekto. Halo, halo, witaj Olgierd. Ozwij mi czat. No, też wczoraj zauważyłem. Wy się szykujecie do desantu. A, muszę poczekać miesiąc, bo wypowiedzieliśmy inną wojnę. A, serio? A, Portugalia go gwarantuje. Ale Portugalia aktualnie podbija Majapahi. Okej. Okay. Więc może nie będzie chciał dotrzymać swojej obietnicy gwarancji za niedługo. Zobaczymy, poczekamy. Adam, Memmingen i Palatynat są jednymi prowincjami, więc oni mnie nie obchodzą. Ale jakbym nie musiał walczyć z Portugalią, to byłoby preferowalnie. No chyba, że Wielka Brytania chciałaby pomóc, bo ma flotę, która by powstrzymała Portugalię. Bo ty masz jeszcze dwie kolonie. Brazylię i Australię, więc jesteś dosyć silny. A pod live'em są zapisy live'ów niektórych? Wow. W sumie próbowałem ustawić to, żeby te live'y, które skończyłem już, żeby się dało oglądać tak jakby. Tylko nie wiem, czy to zadziałało, czy nie. Musiałbym posiedzieć nad tym trochę dłużej. 600 kasy. Czy my chcemy ulepszyć jakieś statki? O, 8000 manpowera. Nie? Okej. Okay. Global Trade Power by się przydał. Jak tam estate'y? Nobility traci 20 lojalności. Okej. Okay. Ostatni zapis jest z marca. Wow. To raczej nie podziałało. Technologia. Ale
Możemy poczekać jeszcze te 2 lata. Jak Portugalia? Ty wygrywasz tą wojnę. W sumie, dlaczego Portugalia miałaby mieć problem z Majapahit? Podbij Istrien. Skolonizuj coś. Makassar. To jest gdzieś tutaj. O gdzie? Aha. Jesteś protektoratem Skandynawii. A, bo tu wszyscy mieli sojusze ze Skandynawią albo z tymi, z Otomanami. Next. Dajcie coś, co jest wykonalne. Reszka. Reszka. 3, 2, 1. Produkujecie zboże, więc może manpower? Dzięki, papież, za sabotowanie reputacji. Teraz nikt nie chce się dołączyć do mojej wojny. Dobra, prędkość 5. No, jeszcze Austria zinfiltrowała moją administrację. Chcesz widzieć moje terytorium? Proszę bardzo. Austria by podjęła wojnę, ciekawe. Okej, czy wszyscy są po naszej stronie? Nie. Polska się nie dołączyła. Czyli jestem ja i Czechy przeciwko Austrii i Aragonowi. Auć. I Wielka Brytania też odrzuciła. Okej. Szkoda, że teraz mam jedną armię uwięzioną tutaj. No, jeszcze Skandynawia i Razań. Wow, i Delhi. Okej. Ciekawie się zapowiada. Odwołajcie to. I będziemy się trzymać blisko Czech w tej wojnie. Koniec serii? Zobaczymy. Czechy nie są takie słabe. I to jest imperializm, więc tak długo jak będziemy bronić nasz kapitol, a mamy parę ósmopoziomowych fortów tutaj, przydałby się jeden w Slawonii. Tylko nie wiem, czy go zdążę zbudować. Wam by się przydał generał. A. Dobrze wiedzieć. Okej, gdzie jest moja flota? Spróbujmy się pobawić z Austriakami. On ma tylko 6 galer. 12 galer. Połączmy naszą flotę i może poblokujmy trochę Austrię. To jest chyba 100% blokady. Nice. Więc jego wyczerpanie wojną będzie rosło nieźle. On poszedł tu. Czechy zaczęły podbijać jego ziemię. Więc my powinniśmy pójść w ich ślady. Problem jest tylko taki, że ja nie mam zbyt dużo manpowera. A Czechy idą
na samobójczą wyprawę, na to wygląda. Zamiast trzymać się ze mną, gdzie mamy 120 tysięcy ludzi, on postanowił pójść sam na 130 tysięcy ludzi. Dobra taktyka. O, i teraz Austria idzie w moją stronę. Ej, na pewno nie chce się bić we farmlandach. Wycofamy się do wzgórz. W takim razie. Austria atakuje Czechy. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Raczej przegrają. Austria ma więcej dyscypliny i o dwa więcej morale. Wow. Ile my mamy morale? 6, tyle co Czechy. Czy ja będę w stanie mu jakoś pomóc? Bo to jest pytanie. Polska, dlaczego się nie dołączyłeś do tej wojny? God damn it. Rozumiem, masz wojnę z Teodoro. A, i z Ryazaniem, ok, czyli przynajmniej Ryazań nie będzie nas niepokoił dzięki Polsce. Nevers wysyła gifta. Dziękuję. Wolę poczekać na nową piechotę. Idziesz odbić Pest, pewnie. Nie, idziesz na Bugs. Tu jest poziom 6 fortu. Teraz się wracasz na Pest. Jeszcze ma generała 3-3. My mamy 3-1 i 3-0. 62 tysiące Argończyków. Okej. Ty masz claimy na mnie, Austria? Nie. Chcesz wybrzeża kawałek. Tylko, że Dalmacji mnie nie chce oddawać. I Lajki też, bo tu mam fort. A te dwie prowincje są z dużym developmentem. Aj. Aragon. Jaką ty masz flotę? Czy ja będę w stanie się przedrzeć po moją trzecią armię? Nie masz galer. Okej. Masz 10 dużych statków, ale nie masz galer, więc na Morzu Śródziemnym się ciebie nie muszę bać. To ciekawe. Spróbujmy w takim razie poniszczyć mu trochę floty. I uważajmy na naszą armię. Gdzie wy idziecie? A, idziecie zeskuszować armię Czech. Ciekawe. Siena 300 giftu. Dziękuję. Na razie, sojusznicy. O, już idzie spuścić w pierdziel nam 110 tysiącami. Okej, jak tylko wypłynąłem, znaczy jak tylko się ruszyłem, on zaczął. Poczuł się bezpiecznie. Zobaczmy, czy uda nam się może złapać ich w walkę na morzu. Co jest z tymi misjami? Nie chcę żadnych baz w Indiach. Nie są mi potrzebne. Złapiemy go. Nie do końca chcę go złapać. Może 126 tysięcy.
plus 44. 160, 170 tysięcy mają. My mamy 90 ode mnie i 50. 140. Dziwi się, że ta armia jeszcze nie znikła. Okej. Okay. Argończycy są, mają jaja. Postanowili z nami się bić na morzu. Żegnaj, floto. Złapiemy go? Nie. Ale przynajmniej nie wypuszczę go stąd. Będę mu dawał wyczerpanie wojną. Może to będzie lepszy pomysł niż próba sprowadzenia tu kolejnej armii. Atakujesz mnie w Odenburgu. Okej. Okay. Będzie ciekawie. Raczej się nie obronimy w tej wojnie. Okej. Okay. Jedna armia ucieka. Nie! Została całkowicie zanihilowana. Gratulacje. I druga też, czyli zostałem bez armii. Okej. Okay. No to raczej nie najlepsza sytuacja. USA powstało? Gdzie? Aha. Bardzo duże USA. Wow. Ich całkowity development to jakieś 50? 10? 23? 27? O, może 70 w porywach. Na pewno wygram, tak, bez armii. Zacznijmy tworzyć kolejną armię w takim razie. Może uda się nam. Chociaż wątpię. On się najpierw zajmuje Czechami. Rakuza biało-czerwoni siłą umysłu. Ja. Jeszcze teraz nie mamy armii, więc Montevideo jest nielojalna. Mass infantry. A. W sumie jest unconditional surrender, czyli po prostu poddanie się. Wtedy on sobie może wziąć cokolwiek chce. A to jest jeszcze wojna imperialistyczna, więc będzie mógł wziąć dużo. Zobacz, co chce Austria. Chce Slawonię, Zagrzeb, Lykę, Dalmację, Majtki, Jadzi i Bośnię bodajże. A, jeszcze Chrum i Dubrownik. Czyli generalnie tą część kraju, którą mamy, w której mamy cały development. Dalmację, Dubrownik, Zagrzeb i Slawonię. No i Lekę i Majtki Jadzi. Bądź Francją, zrób to, poddaj się. Nie. Szkoda, że Wielka Brytania i Polska nie chcą nam... Nie chcieli nam pomóc w tej wojnie. Wszystkie kraje świata, nawet z Ameryki, nawet plemiona z Ameryki Północnej wysyłają mi gifty. What the fuck?
można szkolić jednostki na ziemi wasala? To jest ciekawe. Wiedziałem o najemnikach, ale nie wiedziałem, że mogę szkolić swoją regularną armię z jego ziemi. Może to przez to, że on jest marchią. O. Kurde, a Francja i Wielka Brytania nie chcieli pomóc Polsce, ale jest... ale istnieje. Tylko, że Francja nie istnieje z drugiej strony. Okej, w jakiś cudowny sposób udało nam się wyszkolić armię. Okej, próbujemy jeszcze raz w takim razie. Będzie ciekawie, jeżeli się nam uda. Chociaż nie, Francja już, Austria już będzie podbijać nasze ziemię. Na Lykę chyba idą. Więc w Lyce anulujemy. W Zagrzebie anulujemy. W Slawonii anulujemy. Ty fuksiarzu. O. Czechy już są na 5 wyczerpania wojny, wow. Okej. Okay. Nowa piechota. Ostatnia. Jestem do przodu z technologią, ale przy takiej przewadze liczebnej nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. O, jeszcze Skandynawia się tutaj znalazła. Popraw prestiż, tia. Wow, podbiliście Zagrzeb po raz drugi. No, on chce pół mojego kraju. Okej, tu brakuje trzech armat. Guza jest at war, ale to jest wojna defensywna. Czemu nie mogę poprosić ich o sojusz, jak to jest wojna defensywna? Rozumiem, przy ofensywnej wojnie. Pokonałem jakąś flotę, tylko nie wiem jaką. Okej, okay. Odtworzyłem swoją armię, nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Siema, siema, PSP Mar. Trzeci raz w tej wojnie okupujesz Zagrzeb. Gratuluję. O, nieźle.
Tak, zwalczcie moją rebelię, dziękuję. What the fuck? 160 tysięcy. Okej. Okay. Jest nowy odcinek o Wissamu. Hurt World. Okej. Filipie, wow, 654 von Habsburg. Nie, daruję ci tego. A, on chce, żeby Czechy oddały ziemię Węgrom i wziąć pół mojego kraju. Trochę przesadzasz. No oni wszyscy są na high war enthusiasm. Ta wojna trwa ile? 3 lata. Czechy za chwilę wyjdą z wojny. Kupują Maros. Okej. No nie, podbili Michelonię. Znaczy, że są tutaj. O wy. Mamy miejsce na generała? Nie mamy. Idźcie się nimi zająć. Tutaj przynajmniej mamy jakieś szanse. Lyka upadła. Dobra, generał wam nie będzie już więcej potrzebny. Jak to dobrze, że generałowie potrafią się teleportować z jednego miejsca w świecie na drugie. Aha, idziesz na stolicę. Trzy, trzy, zero. Wow. A, bo w międzyczasie nam zginął król w ogóle. Nie mamy legitymacji. Oj, wszystko się sypie. Jaka wojna? No, Austria wypowiedziała na nas wojnę. I Polska i Wielka Brytania stwierdziły, że nie chcą nam pomóc. Polska jeszcze może trochę rozumie, bo ma wojnę z Rzezaniem. Ale Wielka Brytania nie chciała nam pomóc przeciwko Aragonowi? Swojemu rywalowi? Jakby tych dwóch sojuszników się dołączyło do tej wojny, to by to nie wyglądało tak tragicznie, no ale cóż. Po prostu będziemy musieli oddać pół swojego kraju i pół kraju od Czech. Okej, okay. Czechy już akceptowały, a nie, Polska akceptowała. Pokój z Rzezaniem, okej, okay. Wow. Sylwia upadła, idziecie pozbyć się mojego buntu, dziękuję.
O, jeszcze uwalniamy Grecję. O, 92% warscore'u chce. 180%. No nie jest mnie w stanie wchłonąć w jednej wojnie. To niedużo ze mnie zostanie. Nie poddajemy się. Bijemy się do końca. Ten odcinek będzie trochę dłuższy, bo może wyjść na to, że to będzie ostatni odcinek tej serii. Idź na jakąś wyspę i blokuj statkami. Statkami blokuje, ale statkami blokuje porty od Austrii. Ma 100% blokady. Dzięki temu mu rośnie wyczerpanie wojną. A nie mam takiej wyspy, na którą mógłbym uciec. Bo tu do Achei się da przejść. Chyba, że wezmę swoje transportowce i spróbuję blokować tutaj. No ale on mi za chwilę miniemy 50% warscora, więc on zacznie wysyłać propozycje pokoju. Jak je będę odrzucać, to będę tracić stabilność. I kiedy dojdę do minus 3 stabilności, to automatycznie akceptuję pokój, który on wysyła, więc nie wiem, czy to ma jakiś sens w ogóle. To oni wypowiedzieli mi wojnę, Kuri. W sumie nie dziwię się, bo on ma 120 tysięcy jednostek swoich, plus 65 tysięcy Aragonu. Kolejne 60 tysięcy od Aragonu, czyli ma 120 tysięcy on, plus 120 tysięcy od Aragonu. Jeszcze Polska i Brytania stwierdziły, że nam się nie chce bić. No jeszcze jest 50 tysięcy od Skandynawii. Także moje 60 tysięcy ludzi tu nic nie wskóra. A po tej wojnie od razu będziemy mieli wojnę o niepodległość naszych kolonii. Także po prostu pociągniemy to do końca, zobaczymy, na jaki pokój Austria nas zmusi. I to będzie koniec tej jakże smutnej serii już w tym momencie. Ale wytrzymaliśmy dosyć długo. Prawie doszliśmy do końca gry, jako Raguza, która zaczyna z jedną prowincją, także jestem ucieszony. O, 10 prestiżu, dzięki gro. Wycofajmy się do Akei. Idź tam i nie pierdol. Gdzie niby? Gdzie nie pójdę, to jestem trzykrotnie przeliczony. Czy to ma jakieś znaczenie jeszcze w ogóle? Whatever. Kończ serię, gramy multi. O, można. To dwa, okej. Jej, idea. Za chwilę pierwsza pożyczka. Jej, 340. Niezła pożyczka. Kosowo upadło. Jeszcze Wesemir i będzie mieć 99%. Tak jakby te wszystkie gifty, które nam wysyłacie, coś by zmieniły. Okej. Kabum. Z Raguzy zostało to. Uwolniliśmy Grecję.
I wygląda, że tyle. Straciliśmy pół kraju. Więc teraz nas nie stać na jednostki, ta minus 100 dukatów miesięcznie. Dobrze ludzie, dzięki za uwagę. No niestety Austria zwietrzyła moment, kiedy nasi sojusznicy nie chcieli nam pomóc i wykluczyła nas z gry. Dzięki za uwagę. Widzimy się następnym razem, mam nadzieję, że już w Stellaris. Na razie.